Siema, dzisiaj przedstawię wam gry do pogrania ze znajomymi, ale nie na multiplayer przez internet, tylko w domu. Czyli po prostu siadacie sobie na kanapie lub na łóżku i gracie wspólnie na konsoli. Pierwszą grą jest Don't Starve Together. O co w niej chodzi? Budzimy się w dziwnym świecie i, jak sugeruje tytuł, staramy się nie umrzeć z głodu, ani generalnie nie umrzeć, gdyż po dość spokojnym początku, kiedy tu głównie gromadzimy zapasy pożywienia i drewno na opał, szybko przekonujemy się, że niemal wszystko może nas tu zabić. Gigantyczne pająki, świniołaki, żywe drzewa, piekielne ogary, a nawet pszczoły i pingwiny. A do tego trzeba pilnować poziomu zdrowia psychicznego, regularnie jeść, szykować zapasy na zimę, unikać pozostawania nocą w całkowitych ciemnościach i chronić się przed wilgocią oraz upałami. Nie ma lekko, ale za to satysfakcja z każdej kolejnej przetrwanej zimy jest niesamowita. Drugą grą jest Overcooked. W Overcooked wcielamy się w kucharzy, którzy krzątając się po różnorodnych kuchniach, muszą jak najszybciej realizować kolejne spływające do nich zamówienia. Roboty zawsze jest na tyle, że nawet dwóch dobrze współpracujących graczy musi się ostro sprzężać, by się wyrobić. Większa liczba uczestników zabawy niekoniecznie jednak ułatwia zadanie, gdyż w ferworze gry można sobie wzajemnie popsuć szyki. Trzecią grą są gry z serii LEGO, czyli na przykład Star Wars, Jurassic World, Harry Potter, Indiana Jones. Jest tego dużo, do wyboru, do koloru. Wszystkie te pozycje z grubsza opierają się na tych samych fundamentach. Prostych, zręcznościowych walkach i sekwencjach platformowych, zagadkach wykorzystujących unikatowe zdolności różnych postaci oraz nacisku na zbieractwo przedmiotów wszelakiej maści, głównie klocków i nowych bohaterów. Czwartą grą jest Rocket League. Teoretycznie Rocket League jest grą sportową o zasadach silnie nawiązujących do reguł piłki nożnej. Mamy kulę, którą dwie drużyny starają się doprowadzić do bramki przeciwników. Zwycięstwo wymaga współpracy, zgrania i treningu. Tym, co odróżnia ten tytuł od kolejnej osłony FIFA czy PS-a, jest fakt, że nie kontrolujemy tutaj piłkarzy, a zdalnie sterowane samochody wyposażone w napęd rakietowy. Piątą grą jest Trine 2. Gra ta łączy platformówki i gry logiczne. Pozwala się wcielić w trzy dysponujące mocno odmiennym wachlarzem zdolności postacie. Silnego wojownika, sprytną złodziejkę i znającego użyteczne zaklęcia maga. W przypadku samotnej rozgrywki możemy swobodnie przełączać się między trojkiem protagonistów. Zabawa natomiast nabiera rumieńców, gdy do rozgrywki dołączy jeden bądź dwóch dodatkowych graczy. Wtedy po ekranie hasa odpowiednio więcej postaci, a równoczesne używanie ich zdolności potrafi dać interesujące rezultaty. Przykładowo mag może unosić w powietrze platformy, na których znajdują się złodziejka umożliwiająca jej dotarcie do niedostępnych miejsc. Szóstą grą jest Helldivers. Helldivers to dość typowy zbiór zadań, w trakcie których w niewielkim gronie podobnych sobie żołnierzy nurkujemy na opanowanych przez kosmitów planetach. Przedzieramy się przez niekończące się chmary wrogów i staramy się wykonywać powierzone nam zadania oraz opuścić piekielne miejsce, nim ulegniemy. Zadanie ułatwia możliwość przyzywania zaopatrzenia, wieżyczek bojowych czy pojazdów, natomiast utrudnia fakt, że nieostrożnie wystrzelony pocisk czy źle oznaczony punkt nalotu równie skutecznie poczyni się do eliminacji naszych wrogów, jak i sojuszników. I siódmą grą jest Sniper Clips Cut It Out Together. W tej grze wcielamy się w papierowe postacie, które mogą nachodzić na siebie nawzajem, a następnie obcinać części wspólne, zmieniając swoje kształty i upodabniając się na przykład do szpilek, haków czy uchwytów do przenoszenia obiektów. Zdolności te wykorzystujemy do różnorodnych zadań, od temperowania ołówka, który najpierw trzeba dostarczyć do temperówki, przez wrzucanie piłek do kosza, po przeprowadzanie owadów do wybranego celu. A kiedy potrzebujemy chwili odpoczynku od wspólnych zadań, rozluźnić można się w trybach rywalizacyjnych, gdzie rzucamy się na dotychczasowych sojuszników i staramy się wyciąć ich w pień. I to tyle, jeżeli chodzi o gry, które moim zdaniem są spoko, jeżeli chcecie pograć sobie po prostu ze znajomymi, przykładowo albo wy przychodzicie do jakiegoś znajomego, albo on do was, macie konsolę i chcecie sobie pograć, to jak najbardziej te gry wam polecam. Możliwe, że akurat szukaliście jakichś takich gier, takie może troszeczkę inne niż standardowe i znane każdemu Wormsy czy Little Big Planet. Tak więc tyle, jeżeli podobało wam się to, zasubskrybujcie nasz kanał. I tutaj macie też do obejrzenia poprzedni filmik, jeżeli jeszcze nie widzieliście lub jesteście pierwszy raz na kanale, to jak najbardziej zapraszam, polecam.